Skazani na zapomnienie i uznani za zdrajców, dziś doczekali się godnego pochówku i honorów. W Rzeszowie odbył się pogrzeb żołnierzy wyklętych, działaczy Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Michała Zygo i Leopolda Rząsy, zamordowanych w styczniu 1949 roku. Ich szczątki IPN odnalazł 2 lata temu. Na ten moment rodziny Michała Zygo i Leopolda Rząsy czekały 68 lat. Córka Michała Zygo miała 4 lata, gdy jej ojciec został zamordowany strzałem w potylicę i bezimienny wrzucony do dołu śmierci. Ostatniego spotkania z tatą nie pamięta. Pamiętam, jak mama opowiadała, że jak nas wzięła dzieci, brata, który nie żyje, na widzenie, to tato zemdlał. A on jak zemdlał, to oni wzięli, związali go i do tyłu. Pani Krystyna pamięta natomiast, jak przez lata nazywana była córką bandyty. Tego samego dnia, co jej ojciec, zginął także Leopold Rząsa. Jego dwaj bracia dożyli ponad 90 lat i dziś uczestniczyli w pogrzebie. To oni kiedyś postawili zamordowanym nagrobek w miejscu, o którym sądzili, że może być miejscem pochówku. Pomogło to, że ci, którzy pełnili rolę grabarzy, spieszyli się. Była zima i kopali płytko. Rodzina wiedziała praktycznie na następny dzień, kiedy doszło do umieszczenia ciał na cmentarzu, wrzucenia dzięki przyjaznym ludziom, którzy poinformowali rodzinę, że wystaje jakaś stopa. Rodzina powiązała to z informacją o dokonanej egzekucji. Michał Zygo i Leopold Rząsa byli młodymi ludźmi wierzącymi w wolność i prawdę. Ludźmi, którzy zdecydowali, że chcą żyć tak, by się nie wstydzić, mówiła dziś wojewoda Ewa Leniart. Mogli wybierać. Mogli żyć tak, aby przeżyć, nie wyróżniać się, nie angażować się w działalność niepodległościową czy antykomunistyczną, robić to, czego oczekiwał ten, kto akurat miał przewagę siły, kto rządził. Ale gdzie dzisiaj byłaby Polska? Będąc uczestnikami pogrzebu, dopełniamy swój obowiązek wobec nich i rodzin, mówiła wojewoda. Ale to nie zwalnia z obowiązku szukania tych, którzy wciąż czekają na odnalezienie. Te zadania realizuje Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN. Jego szef, profesor Krzysztof Szwagrzyk, mówił, że śmierć Zygo i Rząsy była kontynuacją rozpoczętej przez Niemców i Sowietów likwidacji polskich elit. Gdyby nie komunizm, ich miejsce w społeczeństwie byłoby zupełnie inne. Dlatego tak ważna jest pamięć. Rzeczpospolita nigdy nie zapomina imion, nazwisk, pseudonimów swoich obrońców. I nigdy też nie zapomni, co zrobili dla niej Leopold Rząsa i Michał Zygo. Leopold Rząsa decyzją prezydenta Andrzeja Dudy został dziś pośmiertnie uhonorowany wysokim odznaczeniem państwowym. Za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej odznaczony został Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski pośmiertnie pan Leopold Rząsa. Odznaczenie odebrali bracia nieżyjącego Leopolda Rząsy. Michał Zygo został podobnie uhonorowany w 2009 roku decyzją prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Żołnierze wyklęci spoczęli na rzeszowskim cmentarzu Wilkowyja. W uroczystościach uczestniczył szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk i przedstawiciele miejscowych władz. Żołnierze wyklęci należeli do tego pokolenia, które niosło z sobą i swoim czynem świadczyło, że w życiu są rzeczy ważniejsze niż samo życie, jak mówił marszałek Józef Piłsudski. Mimo trudnych i niepewnych czasów nie kierował nimi strach. Niezłomnie podejmowali się kolejnych zadań, wierząc, że swoją działalnością przyczynią się do lepszego jutra. Marszałek województwa podkreślał, że ta uroczystość to spełnienie obowiązku wobec tych, którzy ponieśli karę dotkliwszą niż śmierć, bo mieli być wymazani z pamięci następnych pokoleń. Salwo! Michał Zygo i Leopold Rząsa mieli niewiele ponad 30 lat, a już nazywani byli przez jednych bandytami, przez innych bohaterami. Wierzyli w wolną Polskę, nie zgadzali się na nowy komunistyczny porządek i to był dla nich cel nadrzędny. Leopold Rząsa i Michał Zygo byli kolegami ze szkoły. Przed wojną uczyli się w tym budynku, wówczas drugim gimnazjum w Rzeszowie. W czasie wojny byli żołnierzami Związku Walki Zbrojnej AK. Po wojnie włączyli się do konspiracyjnej działalności Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.
Jeden i drugi byli w siatkach wywiadowczych, w siatce wywiadowczej. Michał Zygo celowo wstąpił do PPR-u, aby inwigilować od środka, aby rozpoznawać, co się dzieje. Później w milicji także dostarczał materiały wywiadowcze. Leopold Rząsa pracował w sądownictwie po zakończeniu studiów. Również dostarczał informacje, meldunki o tym, co dzieje się. Dostarczał meldunki o sfałszowanych w 1947 roku wyborach. Aresztowany tu przy ulicy 3 Maja w lipcu 1947 roku trafił do budynku UB przy ulicy Jagiellońskiej. Tu podjął nieudaną próbę samobójczą, chciał wyskoczyć z trzeciego piętra. Zygo został aresztowany 2 miesiące później. Obaj poddani brutalnemu śledztwu zostali zamordowani na Rzeszowskim Zamku, wówczas komunistycznym więzieniu. Ich szczątki odnaleziono dopiero 2 lata temu na cmentarzu w Zwieńczycy. Okazało się, że przed śmiercią skrępowano ich kablami elektrycznymi. W tym samym grobie pochowany był kapitan Władysław Koba, którego pogrzeb odbył się w ubiegłym roku w Przemyślu.